Jak skomentuje Pan przyjęcie absolutorium na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej? No, przyjęcie absolutorium, czyli było rzeczą oczywistą. Wiadomo, że Platforma Obywatelska i Wspólny Grudziądz z założenia muszą głosować na tak. Naszym zdaniem jest kilka elementów, które budzą bardzo duże zastrzeżenia, bardzo duże niebezpieczeństwa, szczególnie te wskazania sygnalizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Mamy na myśli tutaj o najbliższej perspektywie, o uchwaleniu budżetu przyszłorocznego, o finansach miasta w roku przyszłym. Regionalna Izba Obrachunkowa sygnalizuje bardzo duże niebezpieczeństwo związane z zadłużeniem szpitala. To też musimy wziąć pod uwagę. I drugie pytanie, chodzi o komisję rewizyjną. Zmiany w komisji rewizyjnej. Państwo rezygnuje całkowicie z kontrolowania prezydenta i władz miasta. Jak pan to skomentuje? No oczywiście kuriozalna decyzja od samego początku. My żeśmy zakwestionowali tutaj skład komisji rewizyjnej. Zresztą nie braliśmy udziału w tych wyborach z tego względu, że Platforma Obywatelska od samego początku chciała mieć tą bezwzględną większość w komisji rewizyjnej. Nie godziła się na żadną kontrolę, w zasadzie na żadne inne zdanie na temat rozpatrywanych zagadnień przez komisję rewizyjną. Zresztą przedmiotowe skargi także były później zasadniczym elementem sporu, który musiał być rozstrzygany poprzez Radę Miasta i oczywiście Platforma musiała postawić na swoim.